Minister Frage. Czy przy odmowie przyjęcia do stołu Pana podstawą do odmowy mogą być mniej istotne rzeczy niż powody, jakie prowadzą do wykluczenia ze społeczności? To tworzyłoby sytuację, gdy przy stole Pana są ludzie o gorszym świadectwie niż ci, którzy nie są dopuszczani do stołu Pana. Czy o odmowie dopuszczenia do stołu Pana decyduje garstka braci, a nie cały zbór? Może jedna myśl do tego, że przy takich pytaniach też jest nieraz ciężko zrozumieć sens tego pytania. Vielleicht einmal zu der Frage, bei solchen Fragen ist es manchmal schwierig, den Sinn der Frage zu verstehen. Bo bardzo często osoba, która zadaje takie pytanie, ma konkretną sytuację z tyłu głowy, do której się odnosi. Denn ganz oft hat eine Person, die so eine Frage stellt, schon einen konkreten Hintergrund, vor dem sie das fragt. Ale może z pomocą Pana będziemy w stanie odpowiedzieć. Aber vielleicht werden wir mit der Hilfe des Herrn doch in der Lage sein, darauf zu antworten. Ich beginne mal mit der letzten Frage. Ja, rozpocznę z tym ostatnim pytaniem. Kann es sein, dass eine Handvoll Brüder diese Entscheidung fällt und nicht die ganze Versammlung? Czy jest to możliwe, że o dopuszczeniu do stołu decyduje tylko garstka braci, a nie cały zbór? Ist ganz einfach zu beantworten. To pytanie można bardzo prosto odpowiedzieć. Nein. Nie. Niemals kann eine Handvoll Brüder entscheiden, wer am Brotbrechen teilnehmen will oder nicht. Nigdy garstka braci nie może odecydować o tym, kto będzie łamał przy stole chlebem, chleb czy nie. Es ist nach Matthäus 18 eindeutig die Versammlung. Według Mateusza 18, wiersz 20 jest to wyraźnie zgromadzenie, które o tym decyduje. Der hat hier die Autorität gegeben zu binden und zu lösen. Pan dał zgromadzeniu ten autorytet, aby łączyć i rozwiązać. Dlatego wolno mnie uniegrzeć pesa. Do tego chcemy bez ograniczeń się trzymać. Dann die anderen Fragen. I następne pytania. Wenn eine Person der Wunsch verweigert wird, teilzunehmen. Jeśli jakiejś osobie odmawia się przyjęcia do stołu Pana. Die Gründe dafür aber weniger wichtige Dinge sind. Ale te powody na to są mniej ważne. Als solche, die zum Ausschluss führen. Jak te, które prowadzą do wykluczenia ze społeczności. Wenn es keine Gründe sind, die zum Ausschluss führen. Jeśli to nie są powody, które prowadzą do wykluczenia. Dann bedeutet es, dass er zugelassen werden kann. To oznacza to, że może być przyłączony do społeczności. Wenn es Gründe sind, die zum Ausschluss führen würden. Jeśli są to powody, które by prowadziły do wykluczenia. Kann er nicht zugelassen werden. Wtedy nie można takiej osoby przyjąć do społeczności. Aber jeder Fall muss im Einzelnen gesehen werden. Ale każdy przypadek musi być pojedynczo rozeznany, rozpatrzony. Das kann jetzt nicht von hier aus, sonst am grünen Tisch entschieden werden. Ale tego nie można tutaj jakoś z tego miejsca tutaj konkretnie rozpatrzyć.